Witajcie. Nowy sezon. Sami wiecie, nie jest lekki. Wysokie ceny opału, wszędobylska inflacja. Dodatkowo problem z pracownikami, ale nareszcie jest zielono. Mamy dla was coś specjalnego. Nową odmianę, która wychodzi naprzeciw wysokim kosztom produkcji. W Polsce pożądaną cechą rośliny jest to, aby była silna, mocno ulistniona, ale przy tym doskonale wiąże owoce. Zobaczcie, mamy drugą połowę marca, a roślina jest w pełni obciążona. Pierwsze grono, drugie, trzecie, czwarte grono, piąte wierzchołku już kwitnie. Też będzie zawiązane na 100%. Opowiemy więcej o tej odmianie. Mamy odmianę 329. Mamy balans. Roślina musi rosnąć w taki sposób, aby ilość i wielkość owoców nie zaburzało wzrostu. A ponadto nie może być zbyt wysoka. Zobaczcie. Niska, kompaktowa i jeszcze bardzo jedna ważna cecha. Zobaczcie, rośnie równo przy sznurku, a to nam ogranicza bardzo dużą ilość pracy w pszczelarni. Jeżeli chcecie więcej, obserwujcie nas i zapraszam do kolejnych vlogów.